W ramach nagrody Radio Gdańsk przyjedzie do Ustki ponownie 1 września. Czyste plaże, tradycje dawnej osady rybackiej oraz złoża solanki i borowiny. Wszystko to przyciąga turystów do Ustki. Kurort zwyciężył w rankingu Radia Gdańsk na najpiękniejszą miejscowość nadmorską na Pomorzu. W sierpniu nasza ekipa była w 20 miejscach. Ustka była ostatnim z nich. Turyści odwiedzają ją przez cały rok. Zwykle przyjeżdżamy poza sezonem turystycznym. Przepięknie jest w styczniu, przepięknie jest w maju, pod koniec września. Nie wiem, no naładować baterie przede wszystkim. I jest tu takie uzdrowisko. No to powietrze jest fantastyczne. Polecam, bardzo spokojna miejscowość. Ustka jest rozpoznawalna m.in. dzięki pomnikowi Syrenki, który spełnia życzenia. Koniecznie trzeba też zwiedzić bunkry w zachodniej części miasta i odwiedzić Muzeum Chleba, po którym oprowadza Eugeniusz Brzuska. Można zobaczyć maszyny, sprzęt, który kiedyś się używało. Najstarszy eksponat to mam stół do przerabiania ciasta piernikowego, kiedy w Europie nie było jeszcze cukru. Kiedy się wypiekało tylko pierniki na miodzie. Jest prototyp lodówki z XIX wieku? Tak, to takie dwie pracowały bez prądu, po prostu trzeba było tam lodem obłożyć, żeby to chłodziło. Jest też automat do cukierków, no i poza tym jest też maszynka do landrynek, no także wszystko to związane z piekarstwem, cukiernicą. Ustka będzie także miała swoją ulicę Ławeczek. W ten sposób władze miasta chcą upamiętnić znane osoby, które lubiły odwiedzać kurort. Przypomnę, że w tym roku w Ustce odsłonięto ławeczkę Ireny Kwiatkowskiej. Dużo roślinność naokoło, naprawdę jest ciekawie, klimat fajny. Radio Gdańsk. Informujemy dokładnie o wszystkim. Od Słupska po Elbląg. Rządy każdego narodu miliony rocznie wydają na najdoskonalsze narzędzia wojenno-mordercze, na utrzymanie wojska, na uzdolnienie go w sztuce mordowania niewinnych ludzi, co nieobliczalne szkody moralne, religijne i materialne społeczeństwu przynosi. A tysięcy nawet żałują na utrzymanie szkoły i nauczycieli, na książki naukowe, na zachęcanie i wynagradzanie wynalazków maszyn fabrycznych i rolniczych, korzyść i pożytek społeczeństwu przynoszących. Ksiądz Piotr Ściegienny, 1844 rok. Ta myśl, wyrażona w 1844 roku przez księdza Piotra Ściegiennego, zmaterializowała się w tych żelbetowych konstrukcjach przy plaży zachodniej w Ustce. Na szczęście te konstrukcje nigdy nie zostały dokończone. Na szczęście, bo gdyby szatańskie plany zbrojeniowe zostały w tym miejscu zrealizowane, jedynym gospodarzem w tym przepięknym krajobrazie byłoby wojsko. Tak więc wojenna historia Ustki to historia z happy endem. Twierdza Ustka de facto nigdy nie powstała. Warto przejść się śladami tej historii, bo jest to historia tajemnicza i zarazem pouczająca. Wielki port do obsługi transportu z Prusami Wschodnimi miał powstać właśnie tu, w Stolpmünde, czyli w Ustce. Za 30 milionów marek, czyli równowartość dwóch opłat rocznych za tranzyt przez polski korytarz. Za kolejne 30 milionów marek miała być zbudowana magistrala kolejowa łącząca Ustkę bezpośrednio z Berlinem. Tej budowy jednak nigdy nie ukończono. 23 września 1939 roku z Berlina przyszedł rozkaz wstrzymać budowę. Wstrzymać, przerwać i przerwa ta trwa aż do dziś. Dziś te budowle, w których mieli walczyć i ginąć żołnierze niemieccy, a potem także młodzi Polacy i Rosjanie, zdobywane są przez prymitywne organizmy, przez mchy i porosty. One traktują te obiekty jednakowo, bez względu na ich przeszłość, czy niemiecką,
czy polską. Traktują je jak zwykłe skały.